94. rocznicę wyzwolenia Suwałku czcili dziś mieszkańcy miasta. Zebrani spotkali się pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej. Tam przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, suwalskich szkół, kombatanci oraz harcerze złożyli kwiaty i oddali hołd poległym w walkach o niepodległość Suwałk. Suwalszczyzna i Sejneńszczyzna zostały bowiem wyzwolone najpóźniej ze wszystkich polskich ziem. Aż do sierpnia stacjonowały tu wojska niemieckie, a tereny chciały zagarnąć państwo litewskie. Decydującym rozstrzygnięciem było wkroczenie do Suwałk 24 sierpnia 1919 roku 41. Suwalskiego Pułku Piechoty. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, podczas przemówienia zwraca uwagę, że dopiero zaangażowanie i odwaga suwalczan pozwoliła odzyskać pełną niepodległość. Koleje losu tych ziem były bowiem bardzo skomplikowane, mówił. Koleje losu sprzed prawie wieku były tak skomplikowane na tej ziemi, na Suwalszczyźnie, Sejneńszczyźnie, że tak naprawdę tylko działanie ówczesnych suwalczan zdecydowane doprowadziło do tego, że Suwalszczyzna, Sejneńszczyzna jest dzisiaj w Polsce. Odzyskanie niepodległości przy stacjonującym okupancie niestety przedłużało się.